Witam was bardzo, bardzo serdecznie, kochane siostry, drodzy bracia. Słuchajcie, moi drodzy, o czym będę dzisiaj mówił, wiecie. Prawda? To o czym? Kiwaliście głowami. No głośniej. O Bożym pokoju. Tak jest. Zapowiedziałem to i tak będzie. W wyniku tego, że gdzieś brat prowadzący wówczas uwielbianie, brat Janek, Paweł, dzielił się swoimi przeżyciami, czymś, co zaburzyło jego pokój. Gdzieś wtedy wiele, wiele myśli przyszło do mojego serca. Do tego stopnia, że jak pamiętacie, o mało bym już wtedy nie usługiwał, ale chyba tak miało być. Zwłaszcza, że w tygodniu, kiedy zacząłem o tym myśleć, te myśli się nawarstwiły na tyle, że będę dzisiaj mówił albo do wpół do pierwszej, albo skończę wcześniej i podzielimy sobie to na dwa razy. Zobaczymy. Więcej zadam pytań, ale na jedno pytanie będę prosił, żebyście podnieśli rękę. Kto był w zeszłym tygodniu na nabożeństwie? O, chyba zdecydowana większość. Okej. Kolejne pytania, które będę zadawał, to są pytania do serca. Nie chcę widzieć rąk, nie podnoście. Pytanko mam takie, czy pamiętacie o czym? I tu mówię, nie podnoście. Czy pamiętacie o czym? Tak generalnie, o czym to było? Chwilka wspomnienia. Przypuszczam, że wiele z was wie od razu, a wiele gwałtownie myśli. Ludzie, co było? Co to było? Więc tym drugim podpowiadam, że mówiliśmy o fragmencie z księgi z Mateusza. Niech będzie z Ewangelii Mateusza, kiedy Jezus mówił o kwestii morderstwa, które wyraża się nie tylko czynem, ale słowem, myślą i tak dalej. Pamiętamy, była mowa o gniewie, była mowa o myślach, o słowach. Mówiliśmy o kwestii przebaczenia, nawiązaniu relacji i tak dalej. Prawda? No i to najważniejsze pytanie chcę zadać. Co z tym zrobiliśmy? I to jest pytanie już takie głębsze. Minął tydzień. Jeśli ktoś z nas potrzebowałby coś z tym zrobić, to mam pytanie, czy coś zrobiłeś? To jest ważne. Bo wiecie, my się łapiemy często na tym, że wiele rzeczy słuchamy, z wieloma rzeczami się zgadzamy i kropka. I nie idziemy dalej. Pamiętacie w słowie od pastora w biuletynach chyba 5 albo 6 artykułów na to poświęciłem. Na kwestię bycia posłusznym i wykonawcą jego słowa. A więc moi drodzy, jeśli to słowo było do kogokolwiek z nas, łącznie ze mną, to nie możemy tego zostawić. Tylko po prostu coś z tym zrobić. Okej, a teraz tak jak zapowiedziałem, będziemy mówić na temat pokoju. Otwórzmy list do Filipian, 4 rozdział. To jest ten fragment, który chciałbym przeczytać. I przeczytamy pierwszych 7 wersetów z naszego tłumaczenia warszawskiego. Potem będę się posiłkował też różnymi innymi, ale ten będzie naszym tekstem podstawowym. Przeto, bracia moi umiłowani i pożądani, radości, korono moja, trwajcie w Panu umiłowani. Upominam Ewodię i upominam Syntychę, aby były jednomyślne w Panu. Proszę także i Ciebie, wierny mój towarzyszu, zajmij się nimi. Wszak one dla Ewangelii razem ze mną walczyły wespół z Klemensem i z innymi współpracownikami moimi, których imiona są w Księdze Żywota. Radujcie się w Panu zawsze, powtarzam, radujcie się. Skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom. Pan jest blisko. Nie troszcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i w błaganiach i z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Ten werset 7 przeczytam z innego przekładu jeszcze. A jego pokój, przekraczający najśmielsze ludzkie wyobrażenia, opanuje wasze serca i umysły. Wszystko to jest możliwe dzięki Chrystusowi. Raz jeszcze ten przekład zacytuję. A jego pokój,
przekraczający najśmielsze ludzkie wyobrażenia opanuje wasze serca i umysły. Ten przykład dosyć precyzyjnie mówi nam, i tak bardziej obrazowo, o ogromnym Bożym pokoju. Mówi o tym, że Boży pokój, który przekracza najśmielsze ludzkie wyobrażenie. No więc warto zapytać, jakie masz wyobrażenie? No bądźmy konkretni, prawda? Jeśli Boże Słowo mówi, że Jego pokój, który nam może być dany, może przekroczyć moje wyobrażenie o Nim, to jak go sobie wyobrażasz? Jak wyobrażasz sobie taki pokój w wersji największej, najlepszej, jaka by mogła być? Tak chwilkę się zastanówmy. To wcale nie jest tak proste, jak ja sobie ostatnio nad tym zacząłem myśleć, jak ja sobie to wyobrażam, to troszkę mi nawet brakło myśli i słów, żeby to określić. Jak taki pokój określić? Więc spróbuję wam powiedzieć, jak ja bym sobie wyobrażał taki pokój. Taki pokój, który mogę sobie wymarzyć, wyobrazić, bo tak Boże Słowo mi podpowiada, że mogę. A więc po pierwsze, Boży pokój, który może zapanować w moim sercu, to jest coś takiego, co wyklucza wszelki strach. Prawda? Zgadzalibyście się ze mną? To jest taki stan, gdzie nie ma mowy na jakikolwiek lęk i strach. Po drugie, wolność od jakichkolwiek wyrzutów sumienia, od jakiejś niepewności. Więcej, to pokój również w relacjach z ludźmi. Myślę, że to też istotne. Powiem głębiej, skoro możemy marzyć, to marzymy. To jest jakby odpocznienie od wszelkich problemów. A tych problemów mamy wszyscy mnóstwo, prawda? Wyobraźmy sobie, że jest jakaś taka metoda, jakaś taka możliwość, aby wszystkie okoliczności gdzieś znikły. Zupełnie, nie ma żadnych trudnych okoliczności. Zostaliśmy, nie wiem, wyrwani stąd i przeniesieni w jakieś rajskie miejsce. Marzymy sobie, prawda? Wyobrażamy. Gdzie nie ma żadnych problemów, nic, zero. Są tylko te dobre. I jest tylko pokój. Czy to jest możliwe? Wiecie, jak to jest, jak dotykają nas trudne sytuacje? To są emocje. To jest troska. To jest zmartwienie. To czasem jest naprawdę coś, co próbuje opanować nas. A pokój Boży może być taki, który nas od tego oderwie. Tak jakbyśmy po prostu nie mieli wokół siebie trudnych sytuacji. Przesadzam? No nie, no wyobrażam sobie, a mogę. I moi drodzy, mi się wydaje, że moje wyobrażenia wcale nie są jakieś mega wygórowane. A Boże Słowo mówi tak, a Jego pokój przekraczający najśmielsze ludzkie wyobrażenie opanuje serca i umysły. Chcielibyście takiego pokoju? Chcielibyśmy, prawda? A na jak długo ten pokój może nas opanować? Na jak długo ten pokój nam będzie darowany? To jest tylko chwilka zapomnienia? To jest tylko chwila oddechu od kłopotów? Nie, moi drodzy, czytamy, że ten pokój opanuje wasze serca i umysły. Nasz warszawski przekład mówi, że strzec będzie. Podobne znaczenie. Wyobraźmy sobie kogoś, oczywiście w jakichś tam czasach może biblijnych, może bardziej łatwo będzie to zrozumieć, kogoś, jakiegoś zdobywcę, który opanował, zajął miasto. Zdobył jakieś miasto. I można powiedzieć, że on go zdobył, on go opanował. Czyli co się dzieje w tym mieście? Ten zdobywca, ten nowy właściciel, czy pan, czy król, czy jak go nazwać, zawładnął wszystkim, co w tym mieście istnieje. Zawładnął wszelką strukturą władzy. Zawładnął wszelkim sposobem funkcjonowania tego miasta. Zdobywca opanował to miasto i w tym mieście rządzi. Prawda? Strzeże swojej pozycji. Nie dopuści wroga, żeby go zdetronizował. To jest opanowanie. I czytamy, że Boży pokój tak ma funkcjonować w naszych sercach. Że Boży pokój ma strzec naszych serc przed wrogiem, przed złymi myślami, przed zamartwianiem się, przed troskami, przed strachem. Że On, Boży pokój, może opanować. Dobrze,
Wróćmy do tekstu. A pokój Boży. Widzicie, że ten fragment nawet już gramatycznie wygląda jakby zakończenie jakiegoś tematu. Jakby to było, jakby taka kropka nad i postawiona. A pokój Boży. Bo taka jest prawda. Bo ten werset, a pokój Boży, werset 7, jest jakby kontynuacją czy zamknięciem wcześniejszych myśli. Od pierwszego wersetu do wersetu 7 są podane jakby warunki, które musimy spełnić, aby to mogło nastąpić. Aby mogliśmy powiedzieć i żyć w tym, że Boży pokój opanuje moje serce. Ten list jest pisany do zboru Filipii. Do zboru, który apostoł Paweł dobrze znał, byli mu bardzo bliscy. Dlatego apostoł Paweł nie napisał tu o pierwszym warunku, o pierwszym podstawowym warunku, bo pisał, wiedział do kogo pisze. Pisał do ludzi wierzących, do kościoła, więc jakby pominął warunek pierwszy. Ale ja mam świadomość, że niekoniecznie mówię do ludzi w 100% wierzących, może na tej sali, a też przecież wiemy, że nasza słuchalność jest daleko szersza, więc tego warunku nie mogę ominąć. Moi drodzy, pierwszym warunkiem, by mieć pokój w sercu, to trzeba mieć, ogólnie mówiąc, pokój z Bogiem, czyli relacje z Bogiem, czyli pewność zbawienia. To jest niemożliwe, aby mieć pokój w sercu, ten wewnętrzny, głęboki pokój, o którym mówiłem wcześniej. To jest niemożliwe, aby mieć to ukojenie w sercu pomimo burz, pomimo trosk, pomimo wszystkiego, co wali się czasem na głowę, jeśli nie mamy relacji z Bogiem. Jeżeli nie mamy, umownie mówiąc, pokoju z Bogiem, czyli pewności zbawienia. Może jest ktoś na tym miejscu albo będzie słuchał, kto tego jeszcze szuka? Kto tak naprawdę nie znalazł jeszcze tej stuprocentowej pewności zbawienia? Może przysłuchujesz się, może chodzisz, może jesteś zainteresowany, ale tak naprawdę jeszcze twoje serce nie przylgnęło do Niego. Pamiętaj, nic tego zapewnić ci nie może. Żadne praktyki religijne, żadna własna sprawiedliwość, nawet pobożne, moralne życie nie zapewnią ci tego, ale tylko osobista więź z Jezusem. Więc jeśli jeszcze szukasz, jeśli jesteś jeszcze na etapie tego, że poszukujesz Chrystusa, poszukujesz zbawienia, poszukujesz pokoju dla siebie, to po co tak długo szukać? To znajdź dzisiaj. To dzisiaj jest ten czas, aby do Niego przyjść. To dzisiaj uznaj, że sam nie dasz rady. To dzisiaj uznaj, że nikt ci nie jest w stanie pomóc. Nawet Kościół, nawet duchowni, żadna religia, żadne praktyki. Po prostu przyjdź do Jezusa. Po prostu wyznaj Mu, że jesteś głodny, że Go potrzebujesz, że masz już dość tego borykania się, że masz już dość strachu, że już dość masz niepewności, dość depresji. Po prostu przyjdź do Niego, a zobaczysz, jak On wypełni cię swoim pokojem. Zobaczysz, co znajdziesz. Znajdziesz Jego. Znajdziesz tą stuprocentową pewność zbawienia. To pełne zaspokojenie. Ewangelia Jana, rozdział 4, to jest rozmowa Jezusa z Samarytanką. Oni w zasadzie rozmawiają na ten temat. I zacytuję tutaj dwa z wersety, 13 i 14 z 4 rozdziału. Powiedział jej Jezus mówiąc, każdy, kto pije tę wodę, znowu pragnąć będzie. Ale kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. Lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytruskującej ku żywotowi wiecznemu. To jest symbol. Symbol tych dwóch źródeł, dwóch wód. Oto Samarytanka ciągle ubiega się i gania za tą pierwszą wodą, którą daje świat. Ale Jezus jej mówi, jeżeli napije się tej wody, którą ja mam, czyli mojego życia, mojego zbawienia, nie będziesz już nigdy pragnąć niczego innego. Koniec poszukiwań. Koniec tęsknoty. Koniec tułania się. Znajdziesz to, czego potrzebujesz. I ta woda stanie się w tobie tym źródłem, który wytryskuje potem nawet dla innych. Więc raz jeszcze mówię, nie jest możliwe, by mieć ten wewnętrzny spokój, pokój Boży, bez pokoju z Bogiem, czyli pewności zbawienia. Ale odwrotność jest możliwa, niestety. Prawda?
Odwrotność już jest możliwa. Możemy być dziećmi Bożymi, możemy mieć pokój z Bogiem, ale możemy mieć ukradziony, zrabowany ten pokój Boży, który może opanować nasze serca. A więc zobaczmy, co może nas obrabować. I zanim przejdę do listu do Filipian, to prosta oczywistość, że tak to nazwę. Myślę, że zupełnie oczywista i nawet nie warto, żeby długo się nad nią zastanawiać, ale wspomnę. To jest grzech. Prawda? Grzech, który może się przydarzyć, a niewyznany, pielęgnowany zrabuje nasz pokój. Myślę, że to jest tak jasne i oczywiste, że trudno tutaj nad tym długo się rozwodzić. Ale zrozummy to jedno, że jeżeli buduje się jakaś bariera między mną a Bogiem, no to trudno pokój. Pamiętam, jak to taki banalny przykład, użyję dwóch przykładów, jednego banalnego, a drugiego bardzo poważnego. Rozpoczniemy od banalnego. Wiecie, pamiętam, jak nasze dzieci były jeszcze takie dosyć malutkie. Taki okres był, kiedy wieczorem, to bardzo często się przytrafiało, przychodziły do mnie, czy do żony, czy razem i prosiły o przebaczenie, bo nie mogły zasnąć. Gdzie my nawet nie do końca wiedzieliśmy, o co chodzi, bo to były jakieś takie drobiazgi. To były czasem takie drobiazgi, że trudno nam sobie było przypomnieć, w czym był problem. Ale do czego zmierzam, do tego schematu. One wiedziały, że jest źle. One wiedziały, że jest jakiś, w cudzysłowie, grzech między nimi a nami. I nie potrafiły zasnąć. Rozumiecie? Grzech powoduje to, że nie ma pokoju, że jest to napięcie, że coś z tym trzeba zrobić. A teraz ten przykład bardzo gruby, że tak powiem, toż będzie nawiązane do tematu, który jest przed nami. Pamiętacie, kto zna Ewangelię Mateusza, kazanie na górze, to wiecie, co jest przed nami. Tam Jezus podaje kolejny obraz, wcześniej było morderstwo, a teraz będzie cudzołóstwo. A więc taki obraz, oczywiście mam nadzieję, że mówimy absolutnie teoretycznie, ale gdyby ktoś sobie wyobraził, albo spróbujmy sobie wyobrazić, że w jakimś małżeństwie, w którym jest dobrze, w którym jest spokój, są relacje, dochodzi do takiej tragedii jak grzech cudzołóstwa. Czy to nie skradnie pokoju? Całkowicie. Koniec z intymnością, z relacją, z tą jednością, dopóki to nie będzie wyznane i naprawione. Więc moi drodzy, to samo jest z Bogiem i myślę, że to doskonale rozumiemy, że jeżeli jest grzech w naszym sercu, to pokój się traci. A jaka jest droga do uzyskania? Taka jak zawsze. Jedna, nie ma innej. Jedna, jedyna pokuta. Nie ma innej. Pokuta, czyli przychodzę do Boga i po prostu wyznaję i odwracam się od tego. To jest pokuta. Moi drodzy, kolejne i kolejne jakby warunki pokoju, o których będę mówił, one same sobie, każdy z nich jest oddzielnym tematem. Każdy z nich sam sobie jest wielką duchową prawdą. A przy okazji są też warunkami pokoju. Chcę na to wskazać, że jeżeli od tego będziemy uciekać, to pokój będzie tylko dla nas teorią. A więc wróćmy teraz do listu do Filipian i rozpoczynamy od wersetu 1. 4 rozdziału. Przeto bracia moi umiłowani, pożądani, radości, korono moja. Tu się zatrzymamy. Zobaczcie, w jaki sposób apostoł Paweł zwraca się do nich. Najpierw wyraża swoją miłość. Mówi umiłowani, ukochani, mówi inny przekład. Jest to słowo pełne zachęty, pełne aprobaty dla nich. Wyraża swoje serce, otwiera przed nimi swoim serce. Ale jak to jest? Czy to jest prywatne zdanie apostoła Pawła do Filipian? Czy to jest tylko prywatna myśl apostoła do zboru w Filipii? No gdybyśmy tak mieli traktować ten list, no to następne wersety też. Że to są prywatna korespondencja między nimi. Nie możemy tak traktować. To jest Boże Słowo. I to, co następne zdania są, to my rozumiemy, że to Bóg mówi do nas, że to są Boże oczekiwania wobec nas. Ale ten pierwszy werset to jest Boże serce wobec nas. To tak jakby Bóg mówił do nas, mój ukochany.
moja radości. To jest ważne podkreślenie. Tak to rozumiemy, że tak Bóg na nas patrzy. Bo wielokrotnie tak w Biblii jest, że kiedy Bóg chce nam trochę porozmawiać, to rozpoczyna w ten sposób. Kocham Cię. Kocham Cię, więc musisz posłuchać, bo coś trzeba zrobić z tym, bo coś trzeba zmienić. Podobnie jest w Księdze Malachiasza. Czytelnicy, chciałem powiedzieć złe słowo, czytelnicy Bożego Słowa, którzy znają Księgę Malachiasza, wiemy, jak mocna jest to księga i jak ostre zdania padają z ust Boga pod adresem Bożego ludu. Jak mocne i takie naprawdę pełne wyzwania są tam są treści. A jak rozpoczyna? Pamiętacie, jak się rozpoczyna pierwszy werset Księgi Malachiasza? Pokochałem was. Tak się rozpoczyna. Umiłowałem was. Wybrałem was. Widzicie, tak często Bóg robi, że chce powiedzieć, tak bardzo cię kocham, więc dlatego muszę z tobą porozmawiać. Tak bardzo cię kocham, dlatego posłuchaj. Są rzeczy, które trzeba byłoby zmienić, naprawić. Cała Księga Malachiasza w ten sposób zbudowana jest. Najpierw jest wyrażenie miłości, zapewnienie o miłości, a potem są rzeczy, z którymi Bóg się nie zgadza. Natomiast w wersecie, które jest przed nami, kończy się on, ten pierwszy werset tak. Trwajcie w Panu umiłowani. To jest pierwszy z zapisanych tutaj w liście do Filipian warunków naszego pokoju. Trwajcie w Panu umiłowani. Myślę, że z tego miejsca, z tej kazalnicy na ten temat było już tyle powiedziane. Co róż mówimy o tym, co róż Duch Święty przypomina nam o tym, trwajcie w Panu umiłowani. Ale to jest chyba rzecz, którą najbardziej potrzebujemy wciąż słyszeć. Trwajcie w Panu umiłowani. Ewangelia Jana, 15 rozdział. To jest ten podstawowy, najczęściej wspominany obraz. Pozwólcie, że znowu go wspomnę. Pozwólcie, że znowu go zacytuję. Ewangelia Jana, 15 rozdział, werset od pierwszego po chyba piąty czy szósty. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest winogrodnikiem. Każdą latorość, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem. Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorość sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Doskonale nam znany obraz krzewu winnego i latorośli. I wiemy doskonale, co on ma nam do powiedzenia. Jeśli trwam w krzewie winnym, jeśli trwam w społeczności z Jezusem, to wtedy jestem zielony, to wtedy żyję, prawda? A jeśli zaniedbuję moją społeczność z Jezusem, jeśli nie mam na to czasu, to schnę. Chyba rozumiemy, prawda? Moi drodzy, ja sobie wziąłem pomoce naukowe. Wczoraj rano chodziłem po ogrodzie, mój wzrok padł na pewne drzewo i pomyślałem, to jest dobra ilustracja do dzisiejszego wykładu. Więc wziąłem sobie pomoce naukowe. Zielone? Nie wiem, czy z tyłu coś tam widzicie. Ja w ogóle wam współczuję tam pod balkonem i na balkonie. Mało, że nie widzicie, to jeszcze się tam pieczecie, bo tam duszno. Powietrza tam nie macie, ale dobrze, dam bliżej. Może coś zobaczycie. Zielone. Dzisiaj rano ściąłem, więc zielony. Tak wygląda, wiadomo, musicie uruchomić wyobraźnię. Tak wygląda ta ratolość. Oczywiście to jest, kto wie trochę, to jest jabłoń. Oczywiście nie mam winogron w domu, winorośli, więc posługuję się jabłonią. Tak wygląda zielone, które trwa w krzewie, czy w drzewie raczej. Po prostu jeszcze 2 godziny temu czerpało soki, zanim sekator to ciachnął.
czerpało soki, więc jest zielone, prawda? Jak często karmi się sokami? Cały czas. Cały czas. Po prostu jest w krwioobiegu. Raczej, jak to nazwać? W sokoobiegu? Nie wiem. Soki drzewa krążą i odżywiają. I jest zielone. Ale wiecie, akurat taki rok jest, że drzewo jest pełne owoców. Jakiś czas temu, chodząc po ogrodzie, widzę, że jedna gałąź właśnie z tego drzewa jakaś taka jest niewyraźna. Patrzę na nią, wszystko gra, ale jakieś te listki nie są już jak na całym drzewie. Po jakimś tygodniu patrzę, no prawie takie same, może troszkę gorsze. I tak z tygodnia na tydzień, bo to już długo trwało, z tygodnia na tydzień patrzę, że ta jedna gałąź jest po prostu gorsza. Niby zielona, niby te owoce na niej są, ale widać, że coś nie tak. Jak się przyjrzałem lepiej, to się okazało, że ciężar owoców ją troszkę złamał. Nie całkiem, żeby spadła, ale troszkę. I już ta łączność z drzewem nie była taka, jak ma być. I już efekty było widać. To nie jest tak, że została odcięta, ale było słabsze odżywianie, słabsze karmienie. Mniej tych soków przechodziło. I efekt był taki, że po prostu schnęła. I ostatnio trzeba było wykosić, więc ona tak oparła się prawie o ziemię. Więc cóż, trzeba ją było ściąć. Ściąłem, odciągnąłem gdzieś tam w tył ogrodu. I wczoraj właśnie przechodząc, zobaczyłem, jak wygląda dzisiaj. Oto ona. Tak wygląda. To jest sucha już. Moi drodzy, a tak nawiasem mówiąc, jaka jest różnica między nimi? Proszę? Tak naprawdę to żadna. To jest kwestia czasu. To jest kwestia czasu. Zostawię je tutaj do niedzieli przyszłej. Zobaczymy. Przypuszczam, że będą takie same. Dziś wygląda jeszcze ładnie. Dziś możesz wyglądać jeszcze bardzo ładnie. Dziś twoje duchowe życie może wyglądać jeszcze fajnie. Ale jak się nie karmisz, to jest kwestia czasu. To jest kwestia czasu. A będziesz wyglądał tak jak tam druga. Moi drodzy, i to jest nasz fundament. Niczego nie odkrywam. Po prostu przypominam. Ale zaskakujące jest czasem nasze myślenie, że my chcemy być zieloni, że tak powiem, czyli pełni Bożej obecności. Chcemy być pełni Jego namaszczenia. Chcemy, żeby Bóg wysłuchiwał nasze modlitwy. Chcemy być pełni Jego. Ale z drugiej strony nie chcemy w Nim trwać. Wiecie, jak to jest? To po prostu nawet logicznie nie działa. Jeżeli tą gałązkę dam obok drzewa, to ona sobie może chcieć nie wiem co, uschnie. Jeżeli my nawet chcemy nie wiadomo jakiej obecności Bożej, ale się nie karmimy, to nie działa. Prawda? Najprostszy przykład, jeżeli robisz rano jajecznicę, a to chyba umie każdy zrobić, i jej nie posolisz, to nie dziw się, że jest niesłona, prawda? Nie wiem, jaki prostszy przykład jeszcze tu można dać. Po prostu, jeżeli czegoś nie zrobimy, to tego nie ma. Jeśli nie trwamy w krzewie winnym, jeżeli nie mamy czasu na społeczność z Nim, jeżeli wszystko inne jest ważniejsze, bo trzeba wybiec do pracy, bo trzeba coś innego zrobić i tak dalej, a wieczorem już padamy na nos. Setki razy to mówimy w tym miejscu. Po prostu tylko przypominam. Trwajcie w Panu, umiłowani. Apostoł Paweł chce nam to przypomnieć. Werset 2, 15 rozdziału mówi tak. Każdą latorość, która we mnie nie wydaje owocu, odcina. A każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, by wydawała obfitszy owoc. Ja w tym przykładzie, który wam pokazałem, tak zrobiłem. No nie miałem wyjścia. Musiałem ją odciąć. Ale kiedy czytałem inny przykład Bożego Słowa,
Tam zobaczyłem inną myśl. Znaczy, nie mówię, że ta jest zła, tylko jeszcze jest inna. Są dwie myśli równolegle. Tam jest napisane tak, że każda latorość, która we mnie nie wydaje owocu, podnosi. Rozumiemy? Podnosi. O, mnie zainspirowało to tłumaczenie Bożego Słowa. Każda latorość, która nie wydaje owocu, podnosi. Gdybym ja miał taką możliwość albo potrzebę, może bym ją podniósł, tą gałąź, podparł czymś, zawinął, maści dał, nie wiem, może by ta gałąź jeszcze przetrwała. Ale rozumiecie, to nie, mi na tym nie zależało, ale Bogu na nas zależy. Bóg rozpoczyna konwersację z nami, ukochałem was, kocham was, zależy mi na was i ja chcę cię podnieść. I dzisiaj to słowo, to przypomnienie jest po to, aby nas podnieść. Bóg nie przychodzi z rózgą i mówi, no niestety, no nie trwałeś, odcinam. To nie tak. Bóg chce dziś powiedzieć, może coś zaniedbałeś, ale chcę cię dzisiaj podnieść. Chcę dzisiaj sprawić, żebyś był zachęcony, abyś zrozumiał te najprostsze zasady i funkcjonował tak. Chcę cię dzisiaj podnieść, ale no niestety, jeśli będziemy oporni, to drugie przekład, ten drugi przekład, czy podstawowy przekład, który mówi, że odetnie, to i na to przyjdzie czas. Więc bądźmy dziś zachęceni, ale też mieć świadomość, że Bóg w tym wersecie też nie żartuje. On przyszedł, żeby nas podnieść, ale w konsekwencji to słowo, jeżeli gałąź będzie schła i schła i schła, to w końcu zostanie odcięta. Powiem wam, moi drodzy, że lepiej jest słuchać takiego cichego Bożego głosu, który po raz enty dziś do nas mówi, niż czekać na Bożą rózgę. Ja już to chyba wielokrotnie mówiłem tu na tym miejscu i sami to pewnie wiecie, że czasem Bóg z ogromnej swojej miłości do nas, widząc, że nie słuchamy, czasem nas musi przyprzeć do muru. Albo lejcami szarpnąć, jak jest obraz z psalmu 32. Tak, żebyśmy poczuli, żebyśmy zrozumieli, że Bóg się o nas upomina. A to boli. A wcale Bóg tak nie musi robić. Może do nas pozostawić. Więc moi drodzy, chcę do siebie samego, bo mówię tak samo do siebie samego, do nas wszystkich apelować. Trwajmy w Panu. Umiłowani, trwajmy w Panu. 15 rozdział, kolejne wersety, do których nie dotarłem, mówią tak. Nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony. Konsekwencje, jak rozumiemy. Jak zeschła latorośl. Tak je zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłoną. Ale to chcę podkreślić. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, a stanie się wam. Moi drodzy, jakaż przestrzeń, jakaś obietnica. Nasze prośby zgodne z Jego wolą będą wysłuchiwane, jeśli będziemy w Nim trwać. Ale idźmy dalej. Więc pierwszy jakby warunek, ten, który otwiera ten akapit, ten czwarty rozdział listu do Filipian, trwajcie w Panu umiłowani. Kolejne wersety też są kolejnym warunkiem jakby. Czytamy tak. Upominam Ewodię i upominam Syntychę, by były jednomyślne w Panu. Inny przekład mówi tak. Gorąco zachęcam Ewodię i Syntychę, aby ze względu na Pana żyły w zgodzie. A ciebie, mój prawdziwy towarzyszu, proszę, abyś pomógł im tym, bo naprawdę ciężko pracowały, głosząc dobrą nowinę razem ze mną i z Klemensem oraz innymi moimi współpracownikami, których imiona zapisane są w Księdze Życia. Ale ten początek raz jeszcze. Gorąco zachęcam Ewodię i Syntychę, aby ze względu na Pana żyły w zgodzie. No i tu się już kłania temat ostatniej niedzieli i ostatniego wtorku. Mam ten luksus, że pamiętacie, więc nie muszę wiele mówić i mnie wiele powtarzać. Aby żyły w zgodzie. Pamiętamy, abyśmy żyli w zgodzie. Abyśmy zrobili wszystko, co w naszej mocy, aby o tą zgodę zadbać. Upominam, czy zachęcam Ewodię i Syntychę. Jakieś dwie osoby, które miały problem z sobą. I widocznie on ten problem nie był taki mały. Dlatego, że on do lidera zboru mówi, ty mi w tym pomóż. W czym miał pomóc? W nawiązaniu relacji.
jakby umożliwić, być może mediatorem, aby mogły pojednać się, aby mogła być między nimi zgoda. Ale zauważcie, tutaj nie ma odpowiedzialności ten lider. Rozumiecie? On może im pomóc. Odpowiedzialność za to, co z tym zrobią, ponoszą te dwie osoby, do których to jest skierowane. Ktoś może im pomóc. Myślę, że poprzednie dwie usługi może i temu służyły, aby pomóc, aby na to skierować uwagę. Ale odpowiedzialność to my ponosimy. A więc, moi drodzy, myślę, że to jest też, tak jak na wstępie powiedziałem, sam w sobie warunek, sam w sobie temat, o którym mówiliśmy ostatnio, tak ważny. Ale zrozummy, że bez niego nie ma pokoju. Jeżeli mam konflikt z bratem, to gdzie tu mówić o pokoju? Jeżeli mam konflikt z siostrą, to jak tu mówić, aby Bóg miał mi dać pokój, który opanuje moje serce i moje myśli? Skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom. Pan jest blisko. Tak wydaje się, że to zdanie tu jest jakby wtrącone nie wiadomo skąd. Nie ma jakby głębszego powiązania między całą resztą. Tak na pierwszy rzut oka się może to wydawać. Skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom. Jeszcze ta myśl, Pan jest blisko, tak pozornie wygląda na jakiś zlepek luźnych myśli. Ale tak nie jest. Pomocą znowu są inne przekłady. Inne przekłady, które podają troszkę to inaczej. Ten ewangeliczny przekład mówi tak. Bądźcie znani wszystkim ze swojej rzetelności. Pewnie część z was ma to otwarte przed sobą, bo posługujemy się tym. Więc tam jest tak napisane. Bądźcie znani wszystkim ze swojej rzetelności. Warszawska Biblia mówi skromności. Warszawsko-praska mówi ze swojej dobroci. Tysiąclatka mówi, bądźcie znani z wyrozumiałej łagodności. Jeszcze inny przekład mówi z życzliwości. Jeszcze inny z uczciwości. Aż byłem zdziwiony, że tyle przekładów podają różne słowa. W końcu zerkłem tam do konkordacji greckiej i pasuje. Wszystko pasuje. Rzeczywiście apostoł Paweł tam użył takiego bardzo szerokiego słowa, który mówi właśnie o charakterze człowieka. Który mówi o charakterze człowieka, ale zobaczcie, wszystkie te cechy, które są podane, są cechami czy cechą charakteru, którą nie funkcjonuje sama w sobie. Prawda? To są cechy, które dopiero można zauważyć w relacji z innymi. To są cechy, które uaktywniają się w kontakcie z innymi ludźmi. Wyobraźcie sobie człowieka, z którym możecie współpracować. Jest rzetelny. Jest skromny. Więc tą swoją rzetelnością się wcale nie obnosi. Nie czuje się przy nim jak zero jakieś. Jest skromny, choć jest świetny w tym, co robi. Dodatkowo jest dobry. Jest wyrozumiały dla twoich błędów. Jest życzliwy, uczciwy. Fajnie jest z takim byłoby współpracować, nie? Tylko problem w tym, że to jest mowa o tym, że my mamy tacy być. Nie poszukiwać takich, którzy tacy są. Ale to my mamy tacy być. My mamy cechować się takimi cechami charakteru. I to tylko nie w zborze, nie tylko w zborze. Wszędzie. Tam, gdzie jesteśmy. W miejscu pracy, w swoim otoczeniu. Przekład, którego dziś cytuję więcej, mówi tak. Niech wszyscy wokół doświadczają waszej życzliwości. Tam jest akurat to słowo użyte. Słuchajcie, niech wszyscy wokół doświadczają waszej, i użyję tu tych wszystkich, rzetelności, skromności, dobroci i tak dalej. Widzicie tą pozorną, niewielką różnicę? Mało jest, żeby ktoś nas tylko znał, że taki jestem. On to ma doświadczać. Mamy być takimi, z których to wypływa. Gdzie ja mogę, nie wiem, być pełen wiedzy o tym, że załóżmy mój jakiś sąsiad jest bardzo bogaty. To może być wiadomo na całą wieś. I co nam z tego? Tego nikt nie doświadcza, to jest tylko wiedza. Rozumiemy, prawda? Chodzi o to nie, żeby ktoś tylko wiedział, jakim jesteśmy, ale aby oni tego doświadczali. Aby nasi bliscy, znajomi, sąsiedzi, współpracownicy doświadczali tych cech w działaniu. I jeszcze zakończone słowem, przyjście Pana jest coraz bliższe. Mówię w nowym tłumaczeniu, w nowszym tłumaczeniu. Albo inaczej, Pan jest blisko.
to ma naprawdę związek. Dlatego, że jeśli tak będziemy żyć, jeżeli takie będzie nasze życie w naszym otoczeniu, to jest najlepsza ewangelizacja. Potem tylko wystarczy dołożyć słowa świadectwa. I to jest najlepsza ewangelizacja. Świadomości, że Pan jest blisko. Świadomości, że Jego przyjście jest tak blisko. Ewangelia Jana, 15 rozdział. Wracam do tego samego rozdziału, ale do końcówki tego rozdziału. Mówi tak. Ale i wy składajcie świadectwo, bo ze mną od początku jesteście. Cały kontekst mówi o tym, że kiedy Duch Święty przyjdzie, złoży o mnie świadectwo. Ale potem Jezus mówi, ale i wy składajcie świadectwo. Ostatnio czytając to, na to właśnie zwrócił uwagę. To jest coś takiego. Jezus mówi, Duch Święty przyjdzie, będzie przekonywał. To jest Jego rola. Ale wy nie milczcie. Dlaczego? Bo mnie znacie, bo jesteście ze mną od początku. Znacie mnie, więc składajcie świadectwo. I swoim życiem, swoim postępowaniem, ale też i swoim słowem. Wiecie, to jest dwie jakby skrajnie różne sprawy tutaj dzisiaj poruszamy. Trwajcie we mnie. Jest mowa o czymś, co dzieje się na kolanach, co dzieje się w komorze modlitwy. Ale widzicie, Jezus nie ogranicza tego tylko do tego wątku, bo żyjemy. Bo żyjemy między ludźmi. I to, co zyskałem tam w komorze modlitwy, to przechodzi na innych. Jesteśmy między ludźmi, więc nie możemy się zamykać. Nie możemy być przeciwieństwem tego, co czytaliśmy. Nie możemy być przeciwieństwem tej rzetelności, skromności, dobroci i tak dalej. Te cechy muszą z nas emanować. I to również będzie wpływało na pokój mojego i Twojego serca. Te dwa warunki, które nam zostały, tylko wymienię. Tylko powiem, o które chodzi. Kolejnym razem, kiedy będę miał czas, aby poświęcić się temu tematowi, do nich wrócę. Te kolejne warunki to jest nie troszcie się. Troska i pokój nigdy nie pójdą z sobą w parze. Nowszy przekład nie ekumeniczny, tylko ten ewangeliczny, mówi tak. Przestańcie martwić się o cokolwiek. Strasznie się mi to podoba. Takie mocne uderzenie. Przestańcie. Przestań się martwić o cokolwiek. Mówi do nas Bóg. Kiedy to czytałem, to wyobraziłem sobie taką scenę, że ktoś ma takiego kilkulatka pod opieką, czy to rodzic, czy dziadek, czy tam ktoś bliski. Takiego kilkulatka jesteście w parku, w ogrodzie, gdziekolwiek. Na chwilkę zajęliście się sobą, nagle się odwracacie, a ten maluch siedzi i wpycha sobie do buzi coś, co w tamtej trawie można znaleźć. Najdelikatniej powiemy, że glinę. Ale wiecie, w parku można znaleźć różne sprawy. I wpycha to do buzi. Nie chce być przed obiadem obrzydliwe, więc już sobie sami pomyślcie, co można znaleźć. I wpycha to sobie do ust. Co zrobimy? Podskoczę do niego i krzyknę, przestań. Najchętniej by się powiedział, fuj, przestań. Moi drodzy, mam wrażenie, że Bóg mówi do nas tak, przestań, z takim samym obrzydzeniem. Dla Niego to, że się zamartwiamy, to jest coś, co Jego rani. Ale będę mówił o tym następnym razem. Przestań się martwić, to Boga rani. I kolejny warunek, zawsze się radujcie. Zawsze się radujcie. I tu jest dylemat, czy mamy rozumieć, zawsze się radujcie w znaczeniu w każdej okoliczności, w każdej sytuacji, czy troszkę głębiej, bądźcie wdzięczni za wszystko. Trochę głębiej. Ale o tym sobie porozmawiamy kolejnym razem. A dziś, moi drodzy, chciałbym was zachęcić raz jeszcze, siebie samego, aby pokój Boży mógł opanować nasze serca. Aby pokój Boży mógł zawładnąć naszym sercem. Trwajmy w Panu. Niech to jest najważniejsze przesłanie. Trwajmy w Panu. Nie bądźmy jak ta gałązka, która już jest sucha. Nie bądźmy też jak ta gałązka, no właściwie to ta sama, która 2 miesiące była na drzewie, ale tak naprawdę już była skazana na to,
że będzie odcięta, chociaż żyła. Więc karmmy się, trwajmy w Panu umiłowani. Niech nas Bóg błogosławi. Amen.